Gramy kawałki z dwóch płyt, dwóch zespołów, ale w obu graliśmy razem. Przearanżowane na większy skład orkiestry sejmeńskiej. Z płyty Laumes, zespołu Zebramic 2017 chyba, czy 2018 roku. I z płyty Explaining, zespołu z Vanai z poprzedniego roku. Z rok temu wydanej, a nagranej w 20. Graliśmy litewską muzykę ludową, ale w zupełnie nowym spojrzeniu. Było tu dużo jazzu, dużo muzyki improwizacyjnej, ale paradoksalnie wszystko opierało się na prawie że muzyce repetytywnej. Pierwszy i drugi głos w melodii, to w zasadzie można by z tego też zrobić kanon, nie? Tylko my graliśmy już tak, że to jest rozdzielone na dwa głosy. Czyli pierwsze cztery takty góry to jest pierwsza połowa kanonu i dalsze cztery to jest druga połowa, nie? Uh-huh. I widzicie, że akcenty w drugiej linii są zawsze pomiędzy akcentami w pierwszej melodii, nie? I stopa, aha, i najważniejsze, że stopa nie jest na raz, ale dotrzemy do tego. Spróbujmy sobie zagrać najpierw pierwszą górną linię z tego programu. Kamil dawał czas tym opowieściom, aby dochodziły do swoich kluczowych momentów. I to według mnie było piękne. Powtarzaniu tych tematów, zapętlaniu ich, wchodzeniu w swoisty trans. Koncert będzie oparty na tradycyjne pieśni litewskie, które się nazywają Sukarpines. To jest tradycja północno-wschodniej Litwy, gdzie kobiety zbierają się w koło, trzymają się za ręce, bądź nie, śpiewają starożytne, dawne kanony litewskie, które są nieregularne, które są wyjątkowe. I to zafascynowało dwóch naszych cudownych przyjaciół, którzy przyjechali tutaj. Te kanony są napisane według tych prawideł, według których się pisze Sutartines, ale to nie są tradycyjne melodie. Zresztą są troszkę odkształcone. Trochę dłuższe, krótsze, trochę po innych skalach. Ale co do ogólnych zasad, tak, no, są na nich oparte. Dlatego brzmią podobnie. A nawet niektórzy myślą, że to oryginały. Nie, to nie są oryginały. Jak się pracuje z orkiestrą? Super. Super, super, tak. Jak zawsze super.